Nazywam się Ania Wielgopolan, pracuję w Instytucie Geofizyki PAN. Dzisiejsze spotkanie pod tytułem Najdziwniejsze zwierzęta Arktyki będzie trochę inne od dotychczasowych. Lekkie, łatwe, luźne i przyjemne. Oczywiście to nie znaczy, że pozostałe lekcje nie są przyjemne. Natomiast nie będziemy sprawdzać Waszej czujności quizem, chociaż wiem, że wiele osób to lubi. Taka lekcja w sam raz na już prawie czerwiec. Mam nadzieję, że i tak będziecie mnie przez te jakieś 45 minut słuchać. Zacznijmy troszkę przewrotnie. Czy słyszeliście o takim pojęciu jak kryptozoologia? Krótko, tak nie. Widzę, że głównie nie. Kryptozoologia to jest taka datowana od lat 70. XX wieku, ubiegłego wieku, samozwańcza dziedzina pseudonauki, która zajmuje się poszukiwaniem tak zwanych kryptyd, czyli zwierząt nieuznawanych przez oficjalną naukę ze względu na brak takich wiarygodnych, rzetelnych, naukowych dowodów ich istnienia. Zwierzęta te występują głównie w podaniach, legendach, relacjach tak zwanych świadków, no i oczywiście pojawiają się w tak zwanej popkulturze. Najczęściej to są takie spektakularne, groźne, krwiożercze bestie, jak na przykład chupacabra widoczna tutaj, oczywiście to jest rysunek w prawym górnym rogu, którą podobno można spotkać w Ameryce Południowej. Klasykiem można powiedzieć jest Nessie, czyli potwór z Loch Ness, widywany w szkockim jeziorze właśnie pod tą nazwą, który już od wielu lat stał się atrakcją turystyczną, produktem lokalnym, czy też kraken, legendarny stwór morski. Jeśli chodzi o krakena, to prawdopodobnie źródłem legend na temat występowania tego stworzenia są spotkania z kałamarnicą olbrzymią i według opowieści żeglarskich krakeny były często brane za wyspy, marynarze schodzili na ląd, budzili potwora, zanurzał się, wciągał pod wodę cały statek. Zresztą, jeżeli ktoś oglądał film Piraci z Karaibów, to tam właśnie ten stwór występuje. Osobną grupą, która jest przedmiotem zainteresowania kryptozoologów, a jest ich wcale niemało, są tak zwane domniemane reliktowe hominidy, czyli to na pewno słyszeliście o wielkiej stopie czy yeti, tak zwane brakujące ogniwa ewolucji. Oczywiście my się pseudonauką nie zajmujemy, interesują nas tylko dowody naukowe, rzetelna metodyka. Jesteśmy wyczuleni na to, jak kiedyś się mówiło, fotomontaże, a teraz to chyba raczej wynik działania Photoshopa. Nie damy się nabrać na jakieś prehistoryczne gady w jeziorach czy chupakabry, które polują w Meksyku, bo przecież potrafimy rozróżnić prawdę od kłamstwa. Prawda czy fake? No to sprawdźmy. Co myślicie o tych zdjęciach? Czy to są rzeczywiście występujące stworzenia, czy też to jest efekt działania Photoshopa? No dobrze, może nawet je znacie. No to idziemy od lewej. Z lewej strony ten stworek przypominający kolibra to jest wcale nie ptak, tylko fruczak gołąbek z rodziny zawisakowatych, to jest motyl, owad. Motyl nocny, zwany też polskim kolibrem, bo uwierzcie lub nie, ale ten motyl występuje w Polsce, można go w Polsce spotkać. On zresztą ma nie tylko wygląd podobny do kolibra, ale też podobny do niego sposób zachowania, zawisa nad kwiatami i szybko machając skrzydłami pozyskuje nektar. To takie bardzo sympatyczne stworzonko. Obok mamy już zdecydowanie mniej sympatyczną postać, przynajmniej na pierwszy rzut oka. To jest też prawdziwe zwierzę. To jest czerwonousta ryba nietoperz, która występuje autentycznie w ciągle jeszcze mało poznanym, chociaż od tylu lat badanym archipelagu Galapagos. Na dole to stworzenie wydawałoby się prosto z Gdzie jest Nemo, a to jest papugoryba niebieska, która oprócz tego, że wygląda tak no, dosyć specyficznie, to charakteryzuje się tym, że wydala nie mniej, nie więcej tylko kolorowy piasek. Odżywia się bowiem glonami porastającymi koralowce, rozdrabnia tymi swoimi wielkimi zębami, które tutaj widać na zdjęciu te koralowce, łącznie z glonami i w ten sposób wydala tęczowy piasek. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Chcę pokazać, jak królestwo zwierząt jest bogate i zróżnicowane. I jak mimo wszystko ciągle jeszcze nie jest do końca poznane. Jak to wygląda?
Biosfera, czyli wszystkie organizmy żywe, występują w obrębie zasięgu wszystkich innych sfer, czyli litosfery, atmosfery, hydrosfery. Najdalej wkracza w hydrosferę, czyli po prostu do wody, bo sięga największych głębin oceanicznych. Jeśli chodzi o atmosferę, to przenika tak do wysokości około 2 km. Wyżej to można spotkać tylko jakieś nieliczne bakterie. A jeśli chodzi o litosferę, czyli skały, to wkracza najpłytej tylko do szczelin, jaskiń czy do warstwy przypowierzchniowej. Wracając do w szczególności to zwierząt. Różnorodność gatunkowa zwierząt jest o wiele większa niż różnorodność gatunkowa roślin. Obecnie znamy około 1,5 miliona gatunków zwierząt, z czego oczywiście prawie milion przypada na owady, więc ta różnorodność może nie jest aż tak duża w pozostałych typów zwierząt. Szacuje się jednak, że naszą planetę może zamieszkiwać nawet od 5 do 30 milionów gatunków zwierząt. Powstanie zwierząt na Ziemi i początki ich rozwoju ewolucyjnego to jest prawdopodobnie około 2 miliardów lat wstecz, czyli miały sporo czasu, żeby wyewoluować w różne, bardzo zróżnicowane formy. Większość roślin jest uzależniona od światła, bo prowadzą oczywiście proces fotosyntezy, od którego zależy ich życie. Zwierzęta natomiast, niektóre oczywiście, mogą żyć praktycznie bez energii świetlnej. I dlatego niektóre gatunki zwierząt spędzają swoje życie praktycznie w całkowitej ciemności. Z tego powodu na przykład w wodach rośliny występują do głębokości tylko 400 metrów, a zwierzęta schodzą do głębin oceanicznych, które przekraczają nawet 10 tysięcy metrów. Ta różnorodność, ta wielkość pozwala na ślądkowanie i biorąc pod uwagę rozmieszczenie zwierząt na kuli ziemskiej, wyróżniono 4 główne królestwa. Tutaj może nie są bardzo czytelnie widoczne na tym rysunku, ale jest to Notogea, Neogea, Arktogea oraz Antarktis. Te królestwa dzielą się dalej na krainy zoogeograficzne, a jeśli chodzi o Arktykę, to już pokazuję. Już pokażę dokładnie, gdzie się znajdujemy. Jeśli chodzi o Arktykę, to wiadomo, że jesteśmy gdzieś tutaj, co oznacza, że częściowo Arktyka należy do krainy nearktycznej, a częściowo do palearktycznej. I znów, dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyśmy sobie uświadomili, że Arktyka to przede wszystkim obszar ogromny, większy niż się wydaje. To jest ponad 26 milionów kilometrów kwadratowych i wbrew pozorom bardzo zróżnicowany. 14 milionów kilometrów kwadratowych zajmują morza, obejmuje Morze Arktyczne z wyspami, ale też północne obszary Ameryki Północnej, Europy i Azji. Centrum to jest pokryty lodem ocean arktyczny. Otaczają go bezleśne obszary lądowe, które mają przemarznięty grunt, ale mimo to Arktyka tętni życiem, na które składa się bogata fauna i flora też morska, ptaki, zwierzęta lądowe, ale też społeczności ludzkie. Także Arktyka, o czym dzisiaj chciałam Was przekonać, to nie tylko niedźwiedź polarny, który jest pierwszym skojarzeniem, chociaż bardzo słuszny, bo to jest niekwestionowany król tego obszaru. Spotkać tu można zwierzęta niezwykłe pod każdym względem. Pod względem budowy, zachowania, możemy spotkać swoistych rekordzistów, stwory o wyglądzie niemalże bajkowym, ale jednak najzupełniej prawdziwe. I są takie, niezwykle często przez swoje przystosowania do surowych arktycznych warunków klimatycznych. No to zacznijmy od bardzo kolorowego stworzenia. Maskonur zwyczajny. Ten ptak to jest symbol Islandii. Nic dziwnego, bo 60% populacji rozmnaża się właśnie na tej wyspie. On ma bardzo różne nazwy w różnych językach. Wszędzie jest sympatyczny. Puffin po angielsku. Fratercula arctica to jest nazwa łacińska, to w dosłownym tłumaczeniu jest braciszek arktyczny. Nazwa pochodzi z ubarwienia piór, które upodabniają go do mnicha, przynajmniej tak ci, którzy nadali mu taką nazwę uważali. Inne nazwy to morska papuga, morski bałwan, pingwin arktyki,
Morska papuga to pewnie dzięki kolorowemu dziobowi i czerwonym nogom. Morski klaun, a ta nazwa pije z kolei do jego nietuzinkowego wyglądu, ale też sposobu poruszania się, bo on bardzo się kiwa na boki. Rzeczywiście tych nazw jest dużo i można powiedzieć, że tropikalny wygląd tego ptaka jest, nie bardzo pasuje do północnego środowiska bytowania w zimnych wodach północnych. Wydaje się właśnie taką bardziej tropikalną, barwną papugą. Ale nie tylko jego wygląd jest niezwykły. Tutaj na mapie, zresztą w przypadku wszystkich gatunków, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, macie przybliżony zasięg występowania. Tutaj flaga Islandii, dlatego że właśnie symbolem Islandii maskonur zwyczajny jest. Maskonur to jest znakomity lotnik, co prawda na krótkich dystansach, ale osiąga prędkość nawet 80 km na godzinę. Świetny pływak, świetny nurek, wytrzymuje 2 minuty pod wodą. I chociaż jest takim bardzo niewielkim ptaszkiem, bo często jego waga to jest tak pół puszki coli. Na morzu jest raczej samotnikiem, ale w okresie lęgowym powraca do kolonii, najczęściej do tej, w której się urodził, wykluł w zasadzie, w której może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osobników, czyli całkiem sporo. Tak jak mówiłam, jest świetnym nurkiem, ale jest specyficzny sposób nurkowania, bo podczas nurkowania skrzydeł używa jako wioseł. Na dużą uwagę zasługuje jego dziób. Nie tylko dlatego, że jest tak fantastycznie kolorowy, chociaż on tak fantastycznie kolorowy jest głównie w okresie lęgowym, potem trochę blednie. Ważne jest i ważnym przystosowaniem jest jego unikalny kształt ze żłobieniami na krawędziach. To jest trochę widoczne na tym dużym zdjęciu w górnym lewym rogu. Ten kształt pozwala na dużą skuteczność w łowieniu ryb. On jest na tyle pewnym rybakiem, pewnym swoich umiejętności, że nawet jeśli już trzyma w dziobie ryby, tak jak tutaj, to kontynuuje dalej polowanie, jednorazowo przynosząc nawet 30 złowionych ryb trzymanych po przekaz. Zanotowany rekord to są 83 węgorze przyniesione jednocześnie po polowaniu przez tego małego ptaszka. Dodatkowo pomaga mu w tym jeszcze dodatkowa kość w szczęce, umieszczona w poprzek, która zapobiega wypadnięciu zdobyczy. Dużo czasu maskonur spędza na pielęgnacji piór za pomocą specjalnej oleistej wydzieliny gruczołu kuprowego. Ona pozwala zachować wodoodporność piór, co jest oczywiście bardzo ważne dla ptaka, który bytuje w wodach, ale także chroni przed pasożytami. Samica maskonura składa jedno jajo, ono dokładnie tak wygląda, w którym rodzice opiekują się wspólnie, a pary rodzicielskie zazwyczaj są trwałe. Wysiadywanie też jest dosyć specyficzne. Ptak nie siada na jaju, lecz okrywa je skrzydłem, w ten sposób je ogrzewa. Pisklęta opuszczają gniazdo po 6 tygodniach. I gdy młode się wylęgną, to rodzice karmią je przez około 40 dni tymi rybami właśnie przynoszonymi w poprzek w dziobie. Zazwyczaj to są ryby właśnie takie, jak mówiłam, o kształcie podłużnym, śledzie, stynki, węgorze, dobijaki. Po tym czasie dorosłe ptaki opuszczają swojego potomka, który jeszcze taki trochę zorientowany przez parę dni daremnie czeka na pokarm. W końcu jednak zdecyduje się na ten skok do wody i od tego czasu już samodzielnie pokarm zdobywa, łowiąc go pod wodą. Tutaj to zdjęcie w lewym dolnym rogu to nie jest wersja czarno-biała zdjęcia, to jest tak zwany osobnik juwenilny, czyli młodociany. On już nie jest tak fantastycznie kolorowy. Z kolei bardzo przypomina swojego krewniaka alczyka, o którym na pewno słyszeliście podczas naszych innych lekcji. Zresztą na Polarpedii można znaleźć obszerne hasła dotyczące właśnie tego ptaka, tego krewniaka maskonura. Po okresie godowym, tak jak mówiłam, na przełomie sierpnia i września maskonury odrzucają rogową osłonę dzioba, przez co staje się on po pierwsze bledszy, po drugie krótszy. Po poszukiwaniu dobrych łowisk maskonury przemierzają bardzo duże odległości, oddalają się nawet parę kilometrów od lądu, a z takich ciekawostek to maskonur uważany jest przez ludy północy za pośmiertną postać marynarzy i rybaków, którzy zginęli na morzu. To od takiej bardzo kolorowej postaci i sympatycznej przejdźmy do zupełnie innej grupy organizmów, trochę dla kontrastu. Tu mamy po prostu lodowe robale. Oczywiście nazwa robale jest taka dosyć w ogóle niepoprawna, bo to nie są płaźnice ani obleńce, to są pierścienice. Ale rzeczywiście tak robalowato wyglądają. Po angielsku nazywamy je icebergs. To są pierścienice z rodziny Entheidae. Na chwilę przenieśmy się do zachodniej części Arktyki, dokładnie na Alaskę.
tam w lodzie lodowcowym, pomiędzy kryształami lodu lodowcowego, żyją właśnie te, wbrew pozorom, ciekawe stworzenia. Można je obserwować praktycznie tylko w nocy, dlatego mają taki ciemny kolor. I uwierzcie lub nie, ale chociaż wyglądają tak niepozornie, to są całe grupy naukowców, którzy poświęcają bardzo dużo swojego czasu, wręcz całą karierę na ich obserwacje i badania. Mają około 1 cm długości, milimetr grubości, czyli nie są zbyt duże, tak jak mówiłam, są pierścienicami, czyli podobnie jak nasze dżdżownice. Żyją w lodzie lodowcowym i jest ich tam bardzo, bardzo dużo. Doliczono się nawet prawie 3000 osobników w 1 m². A dlaczego są przedmiotem zainteresowania naukowców? One bowiem wyznaczają swoistą granicę lodowca. One nigdy nie występują dalej niż kilka metrów od jego krańca, bo nie są w stanie żyć w innych warunkach. A czasem, kiedy teren jest pokryty grubą warstwą śniegu, granica ta nie byłaby czytelna. Czyli tam, gdzie już nie ma icebergs, czyli Asetreidae, tam już lodowiec, jest to znak, że jest to granica lodowca, już nie ma lodowca. Jednocześnie są wskaźnikiem zmian klimatu i wycofywania się lodowców i jednocześnie są też świetnym materiałem do badania mechanizmów ewolucji. Czym można się żywić w takim lodowcu? Otóż żywią się bakteriami i glonami, na przykład takimi glonami jak tutaj widoczny taki różowy zakwit, po angielsku nazwa jest bardzo ładna, watermelon snow, po polsku już trochę mniej ładna, to nie jest arbuzowy śnieg, tylko albo krwawy śnieg, albo zawłotnia śnieżna. To są specyficzne glony, też możecie o nich poczytać na Polarpedii. Jakie są ich przystosowania? Już mówiłam o ciemnym kolorze, bo to są nocne stworzenia. One są zbudowane z wyjątkowo odpornych na niską temperaturę łańcuchów białkowych. Co więcej, każda populacja jest odizolowana. One nie są w stanie się przemieszczać pomiędzy lodowcami, czyli de facto każdy lodowiec ma swoją unikalną populację. Jednocześnie to też nie jest tak, że one zmierzają się non-stop z kilkudziesięciostopniowym mrozem. W rzeczywistości, z uwagi na właściwości fizyczne wody i to, że lód jest świetnym izolatorem, temperatura pod powierzchnią lodowca nie spada nigdy poniżej 0 stopnia Celsjusza. Czyli te lodowe robaki przemieszczają się pomiędzy kryształami lodu lodowcowego mniej więcej stale w temperaturze 0 stopni. A co ciekawe, jeśli wystawić się na temperaturę powyżej plus 5, tylko plus 5 stopni Celsjusza, to po prostu na naszych oczach by się roztopiły. Jak już jesteśmy w tej części Arktyki, jesteśmy na Alasce, pozostaniemy przez chwilę i przyjrzyjmy się zwierzęciu zdecydowanie bardziej okazałemu, dostojnemu, które, co też niezwykłe, bardzo niewiele zmieniło się od czasów Pleistocen. Piżmowuł arktyczny, czyli inaczej wół piżmowy, po łacinie Ovibos moschatus, musk ox po angielsku. Jego inuicka nazwa Ominkmak oznacza kudłacza, jest bardzo adekwatna do tego, jak on wygląda. Nazwa polska i angielska wywodzi się z silnego zapachu piżma, to możemy znać z przemysłu perfumeryjnego, wydzielanego przez byki w okresie godowym dla wabienia samic. Jeśli chodzi o inne zwyczaje godowe, to przedłużające się zaloty zaczynają się pod koniec lipca. Samica wydaje na świat jedno ciele w kwietniu, w czerwcu następnego roku. Tutaj widzimy naturalny i introdukowany zasięg występowania tych ssaków. To jest naturalny, mamy tutaj te czerwone obszary, arktyczne rejony Ameryki Północnej, od Alaski po Kanadę i Grenlandię. Przed ostatnim zlodowaceniem one zamieszkiwały Azję, Amerykę Północną, Europę, między innymi środkową część Norwegii. Zresztą tam reintrodukowano je, czyli wprowadzono je ponownie, kilkadziesiąt sztuk żyje w Parku Narodowym. Wprowadzono je na Spitsbergen, w Azji, na Alasce, w Kanadzie i w Norwegii podejmowane są próby domestykacji tego gatunku, czyli po prostu jego udomowienia, hodowania na mięso i futro, o którym też za chwilę jeszcze trochę powiemy. Piżmowoły, chociaż tak wyglądają potężnie, to są bardzo wrażliwe, zwłaszcza wrażliwe na wilgoć. Dlatego preferują suche obszary tundry arktycznej, bo w wilgotnych środowiskach potężne, silne stworzenia bardzo łatwo zapadają na zapalenie płuc. Z tą potężnością, czy też rozmiarami, też nie jest tak do końca, bo piżmowuł wydaje się bardzo, bardzo wielkim zwierzęciem, głównie z uwagi na to, że ma trochę nieproporcjonalnie wielką głowę, rogi, grube futro, ale w rzeczywistości nasz polski żubr może być od niego nawet dwukrotnie cięższy. Tutaj na tym blado-szarym obrazku dla porównania widzimy człowieka stojącego obok
filmowała, no myślę, że w normalnych warunkach i tak by się blisko do niego żaden człowiek nie zbliżył, ale widzimy, że to jest tylko takie wrażenie, że jest to zwierzę bardzo, bardzo duże. Tutaj dla przypomnienia, jeżeli ktoś oglądał epokę lodowcową, to tak, to był piżmowół i również w Polsce znaleziono szczątki kopalne piżmowołów i po pierwsze z badań paleologicznych, ale też z takich rysunków naskalnych jak te, wiemy, że spacerowały sobie one w Pleistocenie obok mamutów i nosorożców włochatych. Zresztą po co zmieniać, i niewiele zmieniły się od tego czasu, po co zmieniać formę tak świetnie dostosowaną do surowych warunków arktycznych. Tych przystosowań mają bez liku, kilka słów o przystosowaniach piżmowołów. Po pierwsze i najbardziej oczywiste futro. Futro przybiera różne barwy, szare, brązowe, czarne, taka pesymistyczna tęcza. Zdarzały się również, co ciekawe, osobniki zupełnie białe. Futro składa się z dwóch warstw, dwóch rodzajów włosów. Włosy zewnętrzne, tak zwane włosy okrywowe, stanowią takie grube, zwisające strąki, to jest jak płaszcz nieprzemakalny, chronią przed śniegiem, deszczem, wiatrem. Pojedynczy włos może mieć długość nawet do metra i to czyni je rekordzistami, obok azjatyckich jaków, czyni je rekordzistami wśród zwierząt, jeśli chodzi o długość włosa. Natomiast wewnętrzne włosy to jest podszerstek, bardzo krótki, bardzo gęsty, tutaj jest widoczny w postaci już pozyskanej wełny, zresztą bardzo, bardzo drogiej wełny. Ta wełna to tak zwany kiwiut, najlżejsza, najcieplejsza wełna na świecie, właśnie na tej wełny, ale też dla mięsa podejmuje się próby hodowli piżmowoła. Kolejna rzecz, kolejne przystosowanie. Kluczowe dla przetrwania w takich warunkach jest po prostu oszczędzanie energii. Do tego się to wszystko sprowadza. I to właśnie piżmowoły czynią. Czyli zimą, kiedy warunki są jeszcze trudniejsze, formują większe stada, żeby się ochronić przed zimnym wiatrem. I mają też wypracowaną obronną strategię bez ruchu. W zależności od tego, jaki drapieżnik je atakuje, taką przyjmują wobec niego strategię. Jeżeli to jest pojedynczy drapieżnik, jak niedźwiedź, formują taką właśnie falangę, czyli nie do przejścia rząd, a jeśli stado, na przykład wilków, to formują taki krąg z młodymi, które chronią oczywiście w środku. W ten sposób nie tracą energii, bo one dosyć rzadko uciekają, ale chociaż rzadko uciekają, to pomimo tej zwartej i krępej budowy biegają szybko, lekko, zgrabnie. Na widok zbliżającego się człowieka ustawiają się frontem do wroga, pochylają łby, tupią, rozpryskują okruchy lodu i śniegu. Jeśli się już decydują na atak, to praktycznie człowiek nie ma zbyt wielkich szans, bo potrafią biec kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, nawet w kopnym, głębokim śniegu. Uderzają intruza nasadą rogów, jak już traci przytomność, to go depczą racicami, także no, mogą być bardzo niebezpieczne. Zwierzęta te mają charakterystyczne zgrubienie rogowe na czole, które chroni czaszkę przed wstrząsem mózgu w trakcie potyczek godowych samców. Tu właśnie widzimy taką potyczkę. Masywna głowa pozwala też na przebijanie twardej pokrywy lodowej w poszukiwaniu pokarmu. Krótki, bardzo krótki filmik. Mam nadzieję, że się uda. To jest oczywiście w warunkach parku, ogrodu zoologicznego, a nie naturalnych. Ale właśnie tak atakują głową wyposażoną w tą rogową dodatkową płytkę. Piżmowół jest roślinożercą, jego szczególnym przysmakiem jest wierzba polarna. To teraz przejdźmy do znacznie mniejszego zwierzęcia. Lemingi, to jest w zasadzie grupa zwierząt, około 30 gatunków o dużym zasięgu, od Alaski po Syberię, łacińska nazwa lemini. One są podobne do siebie co do wyglądu, zachowania, tak jak mówiłam, występują praktycznie w całej Arktyce. W XVI wieku lemingi miały stanowić dowód na prawdziwość teorii samorództwa, to jest miały się rodzić z wiatru, padać z nieba w trakcie nawałnicy. Kojarzą nam się, jeżeli już myślimy o lemingach, to kojarzą nam się z dużymi koloniami. W rzeczywistości większość czasu spędzają samotnie, a gromadzą się, no podobnie jak wiele innych zwierząt, tylko i wyłącznie w okresie godowym. W
Co je wyróżnia i dlaczego o nich mówimy? Po pierwsze są jak na gryzonie dosyć kolorowe i pomyślmy teraz o myszach chociażby. Raczej są takie szare, brązowawe, a one są dosyć alemingi są dosyć ciekawie ubarwione. I ta cecha, kolorowe ubarwienie oraz głośne krzyki pozwala im, no nie zawsze oczywiście skutecznie, ale odstraszać drapieżniki. Po drugie mają mniejsze uszy niż inne zgryzanie, znowu przypomnijmy sobie mysz, która ma proporcjonalnie bardzo dużą powierzchnię uszu, a to oczywiście, żeby zminimalizować straty ciepła w przypadku lemingów, dlatego mają uszy znacznie mniejsze. Cechą bardzo charakterystyczną lemingów jest okresowe wykształcanie większych pazurów w przednich łapach. Jesienią środkowe pazury w przedniej łapie stają się wyraźnie, znacznie bardziej masywne, nieproporcjonalne, trochę zabawnie to wygląda, i co pozwala tym zwierzętom łatwiej przekopywać przez zamarznięte podłoże, oczywiście w poszukiwaniu pokarmu, a potem wiosną wracają do normalnych rozmiarów. Po trzecie, trzecia rzecz ciekawa, jeśli chodzi o lemingi, pomimo ciężkich warunków w Arktyce, one w ogóle nie zapadają w hibernację, tylko są cały czas aktywne. Oczywiście jedzenie, które znajdują, nie ma bardzo dużej wartości energetycznej, więc go muszą bardzo dużo spożywać, co oznacza, że praktycznie średnio minimum 6 godzin w ciągu dnia spędzają na poszukiwaniu jedzenia. Mieszkają w norach pod śniegiem, które wykładają sobie różnymi rzeczami, na przykład pod szerstkiem piżmowołów, jeżeli oczywiście jesteśmy na Alasce i jest to materiał dostępny. Poza tym lemingi znane są przede wszystkim, że zdarzających się co 3-4 lata masowych, gwałtownych, takich wybuchowych wzrostów liczebności. Nie do końca wyjaśniony jest mechanizm, dlaczego tak to następuje, ale wiadomo, że jeżeli mamy ciepłą, łagodną wiosnę po 2-3 latach niskiej liczebności, to w tym samym lub następnym roku następuje gwałtowny wzrost zagęszczenia. Może jeszcze tylko krótki filmik o lemingu, jakie to jest małe, ale bardzo waleczne stworzonko. To właśnie był lemming odstraszający drapieżnika, w tym przypadku człowieka, ale właśnie w ten sposób się zachowują. Przy okazji lemingów powiedzmy sobie o tym, dlaczego nie zawsze należy wierzyć w to, co się przeczyta w internecie i nie zawsze należy wierzyć w powtarzane mity. Bo kilka słów o tym najbardziej rozpowszechnionym. W masowej kulturze w odniesieniu do lemingów funkcjonuje określenie masowe samobójstwo. Mit o tym, że lemingi, żeby ograniczyć zagęszczenie populacji, popełniają masowe samobójstwa. To się pojawiło w Skandynawii wiele wieków temu. Chciano w ten sposób wytłumaczyć te nagłe zmiany liczebności populacji, dlatego uważano, że lemingi instynktownie dążą do samozagłady. Ten mit ma długą historię, ale duży udział w jego rozpowszechnieniu ma, tej błędnej tezy, miał film wytwórni Disneya, White Wilderness, to jest taka z tego filmu, z 1958 roku, który pokazywał lemingi skaczące na pewną śmierć do morza. Ale nie wiem, czy wiecie, że po 24 latach udowodniono, że scena ta była sfałszowana. Podobnie jak poprzedzające ją sceny przedstawiające masową migrację zwierząt. W 1982 roku kanadyjska telewizja wyemitowała film Cruel Camera, okrutna kamera, który przedstawia okrucieństwo wobec zwierząt w przemyśle rozrywkowym. I w filmie tym wykazano, że po pierwsze, sceny przedstawione w tym filmie z 1958 roku były zaaranżowane. Film nie był w ogóle kręcony w Norwegii, jak twierdzono, ale w kanadyjskim stanie Alberta, gdzie w ogóle lemingów nie ma. Po prostu je kupiono nad zatoką Hudsonu, przywieziono do Calgary i przedstawiona wielka migracja była tylko zręcznym montażem. Zaś w kluczowej scenie masowego samobójstwa lemingi wcale nie skakiwały z urwiska, tylko były z niego zrzucane przez twórców filmu. Pozostańmy przez chwilę przy zwierzętach o sporym zasięgu występowania i pozostających aktywnymi cały rok, bez hibernacji. Mamy tutaj rosomaka. Rosomak, po łacinie taka śmieszna nazwa gulo-gulo. Wolverine, który znowu może nam się popkulturowo kojarzyć z pewnym filmem. Nazywa się go też wrednym kotem, czasami skunksem czy hieną północy. Tak jak mówiłam, duży zasięg występowania, jeśli chodzi o Arktykę.
w zasadzie i w zachodniej, i po wschodniej jej krańce. Obecnie występuje i w tajdze, i w tundrze Europy, Azji i Ameryki Północnej. Z wyglądu przypomina coś pomiędzy niedźwiedziem a wilkiem. W rzeczywistości to jest tak naprawdę bardzo duża łasica. Należy do łasicowatych. Prawdopodobnie jest to najsłabiej poznany gatunek spośród wszystkich dużych drapieżników lądowych i ma niesłusznie opinię bardzo agresywnego, krwiożerczego zwierzęcia, chociaż rzeczywiście charakteryzuje się dużą siłą, dużą odwagą, zręcznością. Notowano wiele przypadków konfrontacji rosomaka, który walczył na przykład o mięsny łup ze znacznie większym od siebie drapieżnikiem jak niedźwiedź czy cała watacha wilków. Rosomaki prowadzą generalnie naziemny tryb życia, ale świetnie pływają. Tak jak mówiłam, nie zapadają w sen zimowy, funkcjonują w takich 4-godzinnych cyklach naprzemiennie. Aktywność, sen po 4 godziny w ciągu doby. Ma bardzo silne szczęki, które w połączeniu z ostrymi zębami umożliwiają mu kruszenie dużych kości, nawet zamarzniętego mięsa. A dlaczego zamarzniętego? Bo rosomak jest na tyle inteligentny, że w tunelach pod śniegiem, jak w zamrażarce, gromadzi sobie zapasy pokarmu, po które wraca, pamięta gdzie są, nawet po 6 miesiącach i wtedy przydają się te szczęki do rozgryzania zamarzniętego mięsa. Często też sprytnie podkrada pokarm, na przykład upolowany przez stado wilków. Robi to w ten sposób, że podchodzi do zdobyczy, wydziela nieprzyjemny zapach, taki typu skunks, i przepędza wilki tym samym i dalej się pożywia. Jego futro jest bardzo ciemne, bardzo tłuste, hydrofobowe, czyli nie przepuszcza wody, dlatego kiedyś z upodobaniem było wykorzystywane na kurtki przez myśliwych. Tak jak mówiłam, bardzo intensywny, nieprzyjemny zapach potrafi wydzielać, dlatego nazywa się go wrednym kotem albo też skunks. Oczywiście nie można pominąć Wolverina z X-Menów, który swoje imię zawdzięcza właśnie temu zwierzęciu. Tak oto zwierzęta Arktyki są obecne w popkulturze. Dobrze, to pobyliśmy trochę na lądzie, trochę teraz popływajmy. Na początek przenieśmy się niemal do krainy baśni. Czy wiecie, że jednorożce istnieją naprawdę? Oczywiście istnieją w Arktyce, jak wszystkie, no nie wszystkie, ale jak wiele przedziwnych stworzeń. A dokładnie na obszarze, który zaznaczony jest tu na żółto na tej mapce, i to są narwale. Narwal jednozębny, Monodon monoceros po łacinie. Nazwa narwal ma trochę nieprzyjemne pochodzenie, znaczy pochodzi od północno-germańskiego słowa nar, czyli trup. To z powodu obarwienia, które według tamtejszych ludów upodabniało narwala do topielca. Dokładna nazwa polska narwal jednozębny oczywiście pochodzi od tej najbardziej charakterystycznej cechy tego zwierzęcia, czyli bardzo okazałego kła. To nie jest żaden róg, który gdzieś wyrasta z nosa, to jest normalnie ząb kieł, który są występuje przede wszystkim u samców. Co więcej, to 500 osobnik ma dwa takie kły, więc ten narwal jednozębny nie do końca jest nazwą zawsze adekwatną. Kieł wyrasta zawsze z lewej górnej szczęki. Narwal oczywiście żadną rybą nie jest, to wiemy, jest oczywiście ssakiem, stosunkowo niedużym waleniem, stosunkowo, czyli tak może ważyć około 1,5 tony. Nie posiada płetwy grzbietowej, co jest oczywiście przystosowaniem do pływania pod lodem, zdecydowanie w pływaniu pod lodem płetwa grzbietowa by przeszkadzała. Tu mamy właśnie fragment czaszki narwala jednozemnego właśnie z dwoma kłami. Tutaj stado, które popisuje się swoimi kłami. Kieł jest skręcony spiralnie, ma długość do 3 metrów, waży tak około 10 kg i skręcony spiralnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli dokładnie tak, jak na obrazkach przedstawiających mityczne jednorożce. I stąd właśnie między innymi w dawnych czasach kły narwali, polowano narwale i kły narwali sprzedawano jako rogi jednorożca o właściwościach magicznych, ale to oczywiście bardzo dawno w średniowieczu. Kły, chociaż są zębami, pozbawione są szkliwa. Mają bardzo ciekawe właściwości, bo normalnie to szkliwo stanowi zewnętrzną warstwę zębów u większości ssaków, a one są pokryte takim porowatym jakby cementem. I faktycznie to jest przepuszczalna membrana, bardzo wrażliwa na bodźce z otoczenia, na przykład takie bodźce chemiczne, jak zasolenie wody.
Nie wiadomo, czy to jest tak, że u narwali kły wyewoluowały w kierunku funkcji czuciowych, czy to jest taki atawizm, który pozostał z przeszłości. Co do funkcji, nie są naukowcy do końca zgodni. Znaczy, znajdowane są dowody na to, że mogą służyć częściowo do polowań, ale być może przypadkiem. Również do walk, być może też przypadkiem. Prawdopodobnie pozwalają przebijać warstwę, cienką warstwę lodu, żeby zaczerpnąć powietrze, no bo oczywiście narwale to są ssaki, skrzel nie mają i muszą oddychać pod powietrzem atmosferycznym, a nie tlenem rozpuszczonym w wodzie. Inna teoria głosi, że ten ząb jest drugorzędową cechą płciową, coś jak ogon pawia czy grzywa lwa i ma znaczenie w rytuałach godowych. Istnieje też przypuszczenie, że może być też narzędziem echolokacji takiej typu, jak występuje u delfinów. Co ciekawe, poza tym kłem, to narwale mają bardzo słabe uzębienie w jamie ustnej, gębowej w zasadzie, przez co muszą polować w dość nietypowy, ciekawy sposób. Wieloryb płynie w kierunku ofiary, a kiedy ta znajduje się już bardzo blisko, zwierzę zaczyna mocno zasysać wodę i wsysa swoją zdobycz do jamy gębowej. A żywi się oczywiście rybami, głównie halibutami. Krótki filmik przedstawiający narwę. W zasadzie to nie filmik, tylko to sam dźwięk, ale takie dźwięki właśnie narwale wydają. Też takie przypominają trochę delfiny, tak przynajmniej mi się wydaje. Zostajemy w wodzie. Przed wami orka, czyli największy z delfinów. Jak pokazuje widoczna tutaj mapa zasięgu, orki występują w zasadzie we wszystkich większych oceanach, wszystkich większych morzach. Więc w zasadzie dlaczego o nich mówimy w kontekście Arktyki? No, Orcinus orca, bo taka jest nazwa łacińska orki arktycznej, preferują wody zimne i są królami tych wód. To są zwierzęta niezwykle inteligentne, żyją nawet do 80 lat, czyli długo, i żyją w takich specyficznych, matriarchalnych grupach rodzinnych, czyli rządzi babcia, potem są jej córki i ich córki. I łączą je bardzo silne więzi i doskonale się ze sobą orki komunikują. Oczywiście też mają, tak jak inne delfiny, zdolność echolokacji. Ich echolokacja jest, zdaje się, tak precyzyjna, że pozwala im nawet niczym rentgen czy USG widzieć szkielet pobratymców, czy też nurkującego wśród nich człowieka. I oznacza to, że prawdopodobnie, jeżeli któraś z orek w stadzie jest w ciąży, to inne orki widzą, tak jak na USG, ten płód i obserwują jego rozwój. Ale to jest jeszcze nie wszystko, bo orki to są jedyni na świecie naprawdę szczytowi drapieżnicy. A co to znaczy, że to się jest szczytowym drapieżnikiem? To znaczy, że praktycznie, że nie mają żadnych wrogów. Nikt im z nimi nie zadrze. Tak jak mówiłam, rodziny matriarchalne żyją w grupach od 5 do 40 osobników, przewodzonych przez najstarszą, najbardziej doświadczoną samicę. I jeżeli ta samica umiera, to stado zazwyczaj się rozpada, córki ze swoim potomstwem tworzą nowe grupy, samce rozpoczynają samodzielną wędrówkę. Stado zazwyczaj składa się z przedstawicieli trzech pokoleń i każde stado, co ciekawe, niczym plemię ma swój własny styl komunikowania, jak własny język, przekazywany z pokolenia na pokolenie, którego orki się uczą. Wiadomo, że orki to są wyspecjalizowani zabójcy. Tak się przynajmniej je przedstawia. Ale co ciekawe, na wolności orki nigdy nie atakowały ludzi. Nie zanotowano takiego przypadku. Zaobserwowane próby ataku to był wynik pomyłki z naturalnymi ofiarami orki, ale one nie dochodzą do skutku, gdyż orka szybko się orientuje w popełnionym błędzie i człowieka nie atakuje. Również ich sposób polowania, podobnie jak sposób polowania narwali, zasługuje na szczególną uwagę. Teraz będzie dosyć brutalny opis polowania na foki, które są między innymi ofiarami orek. Najpierw w grupie orki tworzą uskok wodny, wciągają fokę pod wodę skry lodu. Podtapiają ją, tworząc wir w wodzie i czekają po prostu, wciągają ją za ogon pod wodę, czekają aż utonie. I tak to mniej więcej wygląda, ale też opis brutalny, ale pokazuje, jak one potrafią się ze sobą komunikować, jak są inteligentne, jak potrafią planować
i reagować na otoczenie. Jeśli chodzi o orki, z kolei o ryby, którymi również orki się odżywiają, to nie jest tak, że one mogą się na nie rzucić, na ławicę i połykać razem z wodą, jak to na przykład czynią wieloryby fiszbinowe. Ale nauczyły się, i znowu to dowód na to, jak to są inteligentne zwierzęta, nauczyły się zaganiać na przykład śledzie, jak psy pasterskie zaganiają owce. Czyli tworzą takie zwarte grupy, nad którymi są w stanie zapanować. Muszą uniemożliwić rybom ucieczkę w głębiny, żeby utrzymać się pod powierzchnią, pływają wokół nich po kręgach, no właśnie jak taki zaganiający pies pasterski. Na zmianę nurkują pod ławicę, opływają, nurkują, opływają, tworzą karuzele, wir wodny i płoszą ryby, wypuszczając bańki powietrza, wydając dźwięki, straszą je białymi brzuchami. Ryby zbijają się coraz ściślej, śledzie zaczynają wyskakiwać z wody i to wygląda tak, jakby morze się zagotowało. A jak już orki mają śledzie pod kontrolą, to wygląda to tak, że jedna z nich uderza w skraj ławicy ogonem i w ten sposób ogłasza, że obiad podany. Zaczęliśmy od przedstawiciela gromady ptaki. Na ptaku zakończymy. Na ptaku z pozoru zwyczajnym, wyglądającym zupełnie zwyczajnie. Rybitwa popielata, Sterna paradisea, po łacinie, to jest średniej wielkości ptaszek, smukły, biały, z czarną czapeczką, ma taki głęboko rozwidlony ogon, białe skrzydła z ciemniejszymi końcówkami. Taka to może być typowa rybitwa. Ale z czego on jest znany? Ta mapka powinna nam wszystko wyjaśnić. To jest rekordzista wśród ptaków migrujących. Jest znana z wyjątkowo długich migracji, bo ona przemieszcza się z samego skraju północy na sam skraj południa i z powrotem oczywiście. Jej podróż z arktycznych lęgowisk do zimowisk na Antarktydzie może wymagać przebycia aż 40 tysięcy kilometrów. To jest absolutny rekord, to jest taki rekordzista. A ptakom udaje się przeżyć tak długą, ciężką, niebezpieczną podróż dzięki polowaniu w trakcie podróży. To znaczy lecąc nurkują po ryby i po morskie bezkręgowce. W okolicach podbiegunowych gniazdują raz na rok, raz na 3 lata. Ten cykl jest różny w zależności od cyklu godowego. Po zakończeniu gniazdowania ruszają na południe. I rybice popielate żyją od 15 do 30 lat, co oznacza, jak tak łatwo można policzyć, że w ciągu swojego życia ten ptak może przebyć nawet 3 miliony kilometrów. To tak czterokrotny rejs na Księżyc. Z ciekawostek, te rybicy, chociaż takie wydawałoby się niepozorne i sympatyczne, stanowią spory problem na Svalbardzie w okolicach stacji Hornsund. One bronią swoich gniazd dość intensywnie, agresywnie, atakują, dziobią ludzi, którzy się przemieszczają w okolicy. Przepędzają nawet takie drapieżniki jak lis polarny, błyskawicznie. Każdy, kto się zanadto zbliży do kolonii, to musi się liczyć z tym, że spotkają go setki uderzeń dziobów w głowę. One się nie boją nikogo, łącznie z badaczami. I te ptaki są tak wojownicze, że trochę z takiej przypadkowej ich ochrony sprytnie korzystają takie duże ptaki jak gęsi i kaczki, które w pobliżu lokują swoje gniazda, bo przy okazji rybitwy bronią swoich gniazd, bronią też ich. Może na chwilę tylko zobaczmy, jak to wygląda taki atak rybitwy. Trochę jak z filmu Ptaki. Oczywiście, jeżeli nam filmik się załaduje. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli jest ich sporo i spadają tak na człowieka z góry, to rzeczywiście może być nieprzyjemnie. Co stanowi ich pokarm? Tak jak mówiłam, niewielkie ryby morskie, skorupiaki chwytane podczas lotu. Doszliśmy do końca naszej prezentacji. Można w zasadzie mówić jeszcze o tych zwierzętach bardzo długo i o tych, o których mówiliśmy dzisiaj, ale czas nam się już kończy. Ale tych zwierząt jest oczywiście o wiele więcej. Każde z nich ma niezwykłe właściwości. Mamy białozora, mamy śliczną fokę kajgulika pręgowanego o takim niezwykłym barwieniu. Mamy też zająca arktycznego, pieśca, czyli lisa arktycznego, czy rybę zębacza czarnego. Wszystkie są niezwykle ciekawe. Można sobie wybrać swoje ulubione arktyczne zwierzę. Zachęcam do tego, żeby
Może spośród tych wybrać sobie jakieś, o nim więcej trochę poczytać, może coś przygotować w ramach zajęć, jeżeli mielibyście na to ochotę. Natomiast ja już Wam dziękuję, to jest jedno z moich ulubionych zwierząt arktycznych, czyli mors arktyczny. Może będzie jeszcze okazja, żeby o nim trochę więcej opowiedzieć.